wszystkich bardzo serdecznie. Wciąż chcesz kochać się, nieważne, że ktoś inny znów przy tobie jest. To twoja gra, twój cały świat, a w nim każdy może być. Uśmiechasz się, już dobrze wiesz, lecz gdybyś mogła, odeszłabyś na zawsze stąd. I powiesz ostatnie te słowa, teraz posłuchaj, proszę. Ciało twoje na jedną noc, tylko jest na jedną noc, na miłość twa budzi się. Cześć! A witam was serdecznie, zespół Disco Polo, formacja Focus, piosenko Twoje Ciało. Dziś kolejny raz widzę cię, jak w innych ramionach tulisz twarz. Niewinny wzrok, zbyt szczery gest i wiesz, już w pułapce jest. Uśmiechasz się, już dobrze wiesz, lecz gdybyś mogła, odeszłabyś na zawsze stąd. Kim powiesz ostatnie te słowa, teraz posłuchaj, proszę. Ciało twoje na jedną noc, tylko jest na jedną noc, na miłość twa budzi się. Gdy się wstaje, ona zapada już w sen, by kolejny raz nocą z kimś kochać się. Ciało twoje na jedną noc, tylko jest na jedną noc, twoje życie zmienia się w sen. I na całe życie to zostawia ślad, szybki numer na jeden raz. Naturalnie szybki numer, zimną, śnieżną, lutową noc roku pańskiego Anno Domini 2007. Moi kochani, pierwszy raz disco polo w tym klubie, disco polo wykonywane przez zespół. Ciało swoje, swoje ciało, 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 ciało swoje, swoje ciało, 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 ciało swoje, swoje ciało, 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 ciało swoje, swoje ciało. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak więc, moi kochani, cykliczne imprezy z cyklu Disco Polo Party. Niekoniecznie kicz, bo co jest kiczem, to musicie sami ocenić. Tak więc widzę, że frekwencja dopisała, myślę, że jest to dobry znak na przyszłość. A my tymczasem... Ciało swoje na jedną noc, tylko jest na jedną noc, namiętność twa budzi się. Oh, oh, oh! Gdy się wstaje, ona zapada już w sen, by kolejny raz nocą z kimś kochać się. Ciało twoje na jedną noc, tylko jest na jedną noc, twoje życie zmienia się w sen. I na całe życie to zostawia ślad, szybki numer na jeden raz. Drodzy internauci, ze mną jest Zbyszek zespołu Focus. Zbyszku, na początek powiesz mi kilka słów o swojej płycie. Bardzo chętnie, moja nowa płyta z nazwy jest na razie tylko nowa, bo jeszcze się nie ukazała, ale lada moment powinna ukazać się na rynku muzycznym. Będzie to płyta zróżnicowana klimatycznie, tematycznie, będzie to jak gdyby delikatnie rzecz ujmując zmiana dotychczasowego wizerunku muzycznego. Będzie część utworów utrzymana w tradycyjnym klimacie disco polo, tego w ogóle nie chcę odbiegać. Ja z disco polo wyszedłem i w disco polo chcę dalej być. Niemniej no będę troszeczkę próbował eksperymentować, ale żeby nie stracić swoich stałych odbiorców, wiernych słuchaczy, cała płyta nie może być inna. Pół na pół, disco polo, pół eksperymenty. Jaka była inspiracja do tworzenia tej płyty? Jak to w disco polo bywa, miłość, kobiety, pieniądze, samochody. Lekko, łatwo i przyjemnie. No właśnie, czyli muzyka disco polo to jest taka łatwa, lekka i przyjemna? No jak sama powiedziałaś, w pytaniu zawarłaś odpowiedź. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, czyli muzyka, która łatwo wpada w ucho, jest taneczna, rytmiczna, miałaś okazję dzisiaj to zobaczyć, jak ludzie się bawili. No i myślę, że taką pozostanie i nie warto nic zmieniać. Kto się będzie trzymał nurtu disco polo, będzie szedł razem z tym nurtem, który jest już od wielu, wielu lat na polskiej scenie muzycznej, to tylko na tym wygra. A powiedz mi, gdzie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć zespół Focus? W najbliższym czasie zespół Focus, jeżeli chodzi o Podlasie, to 16 lutego
na gali Disco Polo w klubie Atlanta w Jerzewie Starym. To najbliżej. Bo tak to gramy bardzo daleko ostatnio. No to będzie jeden z najbliższych koncertów. Aha, w sobotę 10 lutego będę też na z telewizją i TVC oczywiście wspólnie. Będziemy na występie Mariusza Pudzianowskiego. Pudzian Band, pokazy Strongmanów w klubie Fantazja w Jaświłach. Także zapraszam wszystkich. Cześć, mówi Mariusz Pudzianowski. Pozdrawiam wszystkich widzów telewizji i TVC. W klimacie Disco Polo. Tak więc kolejna muzyczna prezentacja, najbliższe 4 minuty. To piosenka znana jeszcze z czasów telewizji Polsat, Disco Polo Live. Trzeba zmiany. Oczywiście dla wszystkich fajnych babek. Hej! I nie byłaby to impreza Disco Polo, gdybym nie powiedział, uwaga, wszystkie dziewczyny piszczą! Jesteście zajefajne. Nie stój w miejscu, nie cofaj się. Cały świat wciąż do przodu gna. Teraźniejszość przeminie, lecz dużo zmian jednak przyszłość da. To co było nieważne jest, szybko zginie materii świat. Przełam sobie wsteczności bieg. Trzeba zmiany i wszyscy na, 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 na. Zajebiście. Dużo ludzi przepadło tak, błądząc w myślach, nie wiedząc, że cały świat wciąż do przodu gna. Uwaga! Trzeba zmiany. 3, 4. Na, na. Czym dla ciebie jest popularność? No na pewno żaden artysta, nie uwierzę dla żadnego artysty, który powie mi, że popularność jest czymś, co męczy. Że popularność jest czymś, czego ma dość. Każdy człowiek jest z natury troszeczkę próżny i lubi, kiedy ludzie go poznają, rozpoznają, podziwiają. No i popularność świadczy o tym, czy jest się na topie, czy nie. No jak sama widzisz, kino Polana, jestem jakoś rozpoznawalny, ludzie znają moje piosenki, także no... Jestem dumny. No właśnie, ale czym dla ciebie jest ta popularność? Jest ważnym elementem mojej kariery. Czy uważasz, że muzyka disco polo jest najsłabszym rodzajem, gatunkiem muzyki? No przestań, takie pytanie mi zadajesz. Dla mnie jest najlepszym, to jest chyba oczywiste. Nie ma słabszego, gorszego gatunku. Jeżeli są słuchacze danego gatunku, trudno tu wyodrębnić, porównywać muzykę jazz, porównywać muzykę poważną z muzyką disco polo, z muzyką popową, rockową. Nie ma słabszych, nie ma gorszych, nie będę tutaj robił jakiegoś zestawienia, który jest słabszy, który lepszy gatunek muzyczny. Dla mnie disco polo jest tym, co robię, tym, co lubię i zawsze będę jej bronił. Właśnie gdybyśmy przestali mówić o tym, że muzyka disco polo jest najsłabszym gatunkiem muzyki, to może ona troszeczkę wzbiłaby się w hierarchii. To, że muzyka disco polo jest wysoko w hierarchii, świadczy o tym, że mimo ograniczonej promocji te piosenki, artyści są ciągle na topie, utwory są znane, zespoły są znane, ludzie się bawią. Dajmy na to jakiegoś artystę rapowego, popowego, nie wiem, jazzowego, każdego innego gatunku. Odebrać jakąkolwiek promocję radiową, telewizyjną, nie wiem, czy długo by przetrwał. My bez promocji stricte telewizyjnej jesteśmy już dłuższy czas. Telewizja i TVC, wielka chwała im za to. Sam mam okazję program Boom Music prowadzić, promuje nas. Jest mocnym ogniwem, to nie jest
najsłabsze ogniwo i mowa tu czy o nim, przestaniemy mówić, czy będziemy mówić, to coś zmieni, to nieprawda, nic nie zmieni. Disco Polo jest, było i będzie na topie. Show, ciao, show, pop, zwał jak zwał. Jesteśmy tam, jesteśmy! Relacja live, prosto! Inaczej postrzegana w mediach. Między innymi tego typu imprezy. Imprezy w dużych miastach. Promocja w telewizji. W telewizji nie tylko internetowej, ale również każdej innej naziemnej, kablowej, każdej innej. Internetowa telewizja to jest duże medium. Dostajemy maile z USA, z Niemiec, ze Szwecji, z Hiszpanii, z Włoch, z Grecji. Z Dalekiego Wschodu nawet. To świadczy o tym, że ktoś tego słucha, ktoś się tym interesuje. Co trzeba zrobić? Trochę więcej śpiewać może na żywo. Chociaż artyści wielkiej sceny, w cudzysłowie, wcale nie śpiewają na żywo. Miałaś przykład bodajże Enrique na mandaryny. No wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Myślę, że no cóż robić? Po prostu nie wstydzić się tego. Pokazywać się, puszczać, obnosić się ze swoimi upodobaniami, ze swoimi, z tym, co lubimy słuchać. Po prostu nie wstydzić się tego. Mówić śmiało, jasno, bawić się, nie patrzeć na to, że ktoś patrzy, a pod nosem rączką się zasłoni i śpiewa refren. Jesteś szalona. No tak, właśnie to mogliśmy dostrzec tutaj na tej imprezie. Słusznie, słuszna uwaga. Zauważyłem. Zawsze to zauważam. Wyszku, żebyś miał wymienić 3 cele muzyki Disco Polo, to co byś powiedział? Nieść radość, optymizm, no i oczywiście dobrą zabawę. Ciebie
Słuchajcie, jeżeli komuś tak naprawdę jest mało disco polo, w telewizji internetowej www.itvc.pl można oglądać regularnie program Disco Polo Boom Hit Music. Są w nim teledyski, nowe, stare, najnowsze, najstarsze, tak więc zapraszam. Jak myślisz, dlaczego, gdy ludzie mówią o piosenkach Disco Polo, to od razu im się kojarzy seks, alkohol? No bo jednak muzyki Disco Polo najwięcej gra się na weselach, a na weselach wiadomo, no, pije się niestety, no. A dlaczego seks, dlaczego seks, dlaczego jakieś tam samochody szybkie, tak? Coś takiego masz na myśli. No, dlatego, że są to teksty komercyjne. Teksty komercyjne, czyli teksty takie, które powinny być na czasie. No, ale dla mnie disco polo kojarzy się, nie wiem, skoro ktoś tego słucha i nawet jest tam seks, jest tam alkohol, są tam samochody szybkie, czerwone, no to znaczy, że trzeba o tym śpiewać, grać, bo podoba się to. Właśnie, mówimy teraz troszeczkę tak o odrodzeniu disco polo. Jakim odrodzeniu? Nie wiem, przeżywa teraz pewnie jakiś renesans. Ja niczego takiego nie zauważyłem. Ja stwierdzam wręcz, że podczas całego przebiegu mojej kariery moja ilość koncertów z roku na rok jest coraz większa. Coraz więcej ludzi mnie poznaje. Coraz więcej ludzi ściska mi rączkę, dlatego że jestem być może no, w pewnych kręgach znany. Nie widzę żadnego tutaj odrodzenia, a wręcz po prostu ciągłość i coraz szerszy rozwój gatunku. Słyszysz, przy czym ludzie się bawią? Słyszę, Zbyszku. Znam. Spadająca gwiazda. Zbyszku, słyszę, że twój głosik troszeczkę nabrał chrypki. Zdecydowanie po każdym koncercie. Świadczy to o tym, że śpiewam na żywo. Jakby ktoś miał wątpliwości, to dzisiaj mieliśmy utratę prądu, a ja dalej śpiewałem. No, ktoś może delikatnie w tle mi pomagał, ale o tym sza, nikt tego nie widział i nikt nie słyszał. Dziękuję ci bardzo za wywiad i życzymy dalszych sukcesów i więcej koncertów. Dziękuję bardzo i liczę na to, że tam, gdzie będzie disco polo, tam kamera i TVC również będzie gościć. Dziękuję. No właśnie, czekamy na nową płytę. Dzisiejsza impreza jest dopiero początkiem cyklicznych imprez. Pamiętajcie, co czwartek od godziny 19:00 tylko i wyłącznie w kinie Polana. Taka impreza, czyli karaoke w rytmach disco polo. Dzisiaj mamy imprezę pod tytułem Disco Polo Kiss Party, ale na takich imprezach również można bawić się bardzo dobrze. Mało go w radiu puszczają.
listy lepiej, to przepraszam bardzo. Kiedyś były różne jakieś listy muzyczne, że was to był właśnie skopło, a teraz nie ma nic, tylko w internecie, nie każdy tam ma internet. Po prostu, trochę szkoda, no. Znaczy wysyłać nowe płytki, same nowości, prawda, w jakich wychodzą, w czyje, no nie, teraz nic nie ma. A co jest dla was najlepsze w tej muzyce? Można pan się pobawić, poszaleć. No to po prostu, trochę poszaleć, no bo człowiek młody i ma chęć się bawić. No każdy się wstydzi, prawda, mówiąc tej muzyki, ale co do czego przyjechać i się bawić. Ty w diabłu nibu daj, bo tutaj nic nie boli. Ty w diabłu nibu daj, się w tańcu tak rozpatrz. Ty w diabłu nibu daj, a teraz łapy w górę. Ty w diabłu nibu daj, publika dziś maluje. Ty w diabłu nibu daj, bo tutaj nic nie boli. Ty w diabłu nibu daj, się w tańcu tak rozpatrz. A co się podoba wam w tym disco polo? No wesoło, śpiewają tylko życiu, miłości, jakieś smutne czasami takie. No pan człowieka wcale nie porusza, ale może pan się bawić, tak szczerze. To fajne, proste. Ja myślę, że te imprezki są fajne, super, powinny być częściej. Ja myślę, że tu można się lepiej wybawić niż na normalnej dyskotece. Jest okej. Okay. A powiedz mi, co jest najlepszego w muzyce disco polo? Disco polo? To, że dociera do wszystkich ludzi, jest taneczna i... Super! Cały świat niech wie, że ja kocham cię, żebyś nie wierzyć nie umiem już. Popatrz w oczy me, bo dziś na ich dnie znajdziesz tą ukrytą prawdę. Gwiazda w górze śni, pierwszym mym życzeniem jest. Nie, absolutnie. Renesans przeżywa zainteresowanie telewizji. A muzyka disco polo cały czas taka sama była, jest i będzie. To jest, ja bym to nazwał, że muzyka disco polo jest niezniszczalna. A powiedz mi, czy muzyka disco polo jest muzyką miasta czy wsi? I miasta, i wsi. Być może kluby disco polo, takie, gdzie gra się muzyka disco polo, znajdują się na mniejszych wioskach. No bo to wiadomo, z przyczyn może... No nie wiem, ale tak to trudno wytłumaczyć, jest być może, bo to trudno jest na przykład zrobić dobry klub disco polo w mieście, ale naprawdę w klubach disco polo na wsi z reguły bawi się miasto. Czy muzyka disco polo jest muzyką miasta, czy też wsi? Miasta. To trzeba poczuć tą muzykę i trzeba się bawić przy niej. Bez względu na to, czy na wsi, czy w mieście, można poczuć muzykę i się bawić super. Co jest najlepszego dla was w muzyce disco polo? Taki fajny rytm skoczny i każdy się przy nim bawi, tak jak widać teraz wszyscy skaczą, się bawią i jest fajnie. To, że po takiej imprezie disco polowej nic więcej człowiek nie chce, jest wybawiony na maksa. Gdyby były co tydzień, to na pewno byłaby sala pełna i fajnie by było. Czwartek polana byłaby zawsze pełna. No ale wiecie, że będzie. Mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję. Spełnia sny. Główną rolę grasz ty, gwiazda. Raz, dwa, trzy, cztery. W życiu tak się zdarzy, więc przespałem się na plaży. Rano słońce już w zenicie, wyszło palem całe picie. Idzie gościu w białej czapie, ciobem coś do rymu kłapie. Rewelacja na Bałtyku, lody na patyku. Ani wódka, ani wino, nie zastąpi ci bambino. A dlaczego organizatorzy nazwali tą imprezę Kitsch Party? Powiedzieli, że przyjdzie multum ludzi i będą się najlepiej bawić. Zastąpi ci bambino. A co jest kiczem na tej dzisiejszej imprezie? Tak naprawdę to uważam, że nic. Impreza jest taka ekstra, że normalnie no, nie byłam najlepszej. Słyszę
myśleliśmy o tej nazwie, ale fajna nazwa. Może dlatego, że Polo muzyka gra tutaj. Spotykam, zobacz, idzie Marilyn Monroe. Albo może mi się zdaje. Cześć chłopaki, spadaj mała. To koło brzeg, niech awaje. Dobra, słuchajcie, a powiedzcie mi, co jest takiego fajnego w muzyce Polo? Znać można, rytmiczne jest. Nie podać po prostu. A dlaczego organizatorzy nazwali tą imprezę Kitsch Party? Nie wiem. Piasku nie ma, także nie pić. A co takiego jest kiczowatego w tej imprezie? Jakiego? Kiczowatego. Nic. Jest fajna. Nie, jest fajnie, jest fajnie. Kiczowatego? No bo nazywa się Kitsch Party, dlatego pytam. Nie wiem, pierwsze słyszę. Zaczepiają go skinheadzi. Patrzą tak jak na dziwaka. Co opalił się na raka. Obok leży baba goła. To koło brzeg, kto mnie woła. Co waszym zdaniem jest najlepszego w muzyce disco polo? Wszystko. Ogólnie ten klimat. Rewelacja na bazyku. Loty, loty na bazyku. Ani wódka, ani wino nie zastąpi cię. Dziewczyno, rewelacja na bazyku. Loty, loty na bazyku.